Siemanko, siemanko widzowie. Dzisiaj przychodzę do Was z nietypowym filmem, ponieważ będziemy, znaczy ja będę Was tak naprawdę uczył, ci, którzy nie wiedzą, jak się obsługuje kartę kierowcy. I tak, przejdźmy do filmu. Dzisiaj będziemy sobie jakby od 190 linii będziemy uczyć się, ponieważ ona jest fajna, krótka dosyć, znaczy może nie jakaś najkrótsza, ale mam jeszcze 112 linię, która jest taka długa, że po prostu no ciężko byłoby zrozumieć. A tutaj 190 jest taka w miarę git. Dobra. Linia 190, brygada 6 akurat to jest, zmiana pierwsza. Niedziela, święto ważne od... Macie tutaj... Dobra. Przystanek Znana. Ja wam to pokażę. 8:22 jesteś na przystanku Znana, znaczy odjeżdżasz z przystanku Zmiana. Z przystanku Znana, 8:22. I na Strakową. 23 jesteście, 8:23. No i tak jedziecie. No i jak wasz kurs przekroczy godzinę, czyli już kurs trwa was godzinę, waszy, to jesteście, patrzcie, to wam pokazuję godzinę. Krynoliny na żądanie 9:00. A na Centrum Handlowym Mark jesteś 9:06. Tu macie taką rubrykę postój, 14 minut. I teraz pytacie się, a do czego to służy? To jest do dróg powrotnych. Wiadomo, jedziesz na Centrum Handlowej Marki, no i nie kończysz tam służby, nie? Nie jedziesz do domku. Tylko dalej kontynuujesz pracę do 13 czy tam do 12, nie wiem dokładnie. Więc Centrum Handlowej Marki macie tutaj. I właśnie, tu mamy 9:06 jesteś na przystanku Centrum Handlowej Marki. Plus 14 minut postoju, to wychodzi ci 9:20 odjazd ze przystanku Centrum Handlowej Marki i się tak jedziesz w wolności, 9:22 i tak dalej, jedziesz sobie i na metro Księcia Janusza jest 10:01. No i na przystanku Znana jesteś 10:04 i postój 18 minut. Zielony to znaczy, że jest zielona to znaczy rekomendowana przerwa 15 minut, a taka pomarańczowa to jest zmiana kierowców. Na przykład tutaj macie o godzinie dokładnie 14:04 macie zmiana kierowców i się zmienia. A potem kursuje do godziny, ten drugi kierowca do godziny 20, do godziny 21:55. Jest to na tyle w dzisiejszym filmie. Z tej strony był Franek MKM. Widzimy się w następnych filmach. Pa, pa. Cześć.